Siemano wszystkim, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z No Jump Rush. Jak zawsze jest ze mną JJ. I dzisiaj przetestujemy sobie kilka nowych deczków, ponieważ odblokowaliśmy dwie nowe karty. Już wam pokazuję jakie. Odblokowaliśmy ze skrzynek Ogrydera oraz Goblin Baryłkę. Mamy jeszcze do otwarcia cztery skrzynki, dobicie Crown Chesta. Także odcinek nam się zapowiada w miarę ciekawie, więc zapraszam do oglądania. Standardowo co odcinek JJ otwiera skrzyneczki, także zapraszam Cię do otwierania. Zaczynamy od silverków, czyli pierwszy z lewej. Z prawej. No. Gold. Goblin Spirki, okej. Okay. Arousy. I Kanon. No dobra, Kanon coraz wyżej, ostatni deck z Kanonem był średni. Gold. Arszerki. Knight. No i super. Kolejny. Ostatni silver. Gold. Kanon. I Spear Goblinki. Znowu wszędzie samo w koło. Cały czas to samo w koło. Dobra, ostatni gold. Tak jest. Gold. Arrows. Knight. Muszkieter. W końcu coś. I kanon. Znowu. No to bardzo średni opening jak na początek. To co, pokaż nasze nowe karty. Mamy tak. Jeszcze Barbariansów nowych. Tak, Barbariansów, Goblin Baryłkę i Hoga. Tak, i Barbarian Hat. I Inferno Tower jeszcze dostaliśmy. A, przecież. Jeszcze Inferno Tower, Bomber Tower. I Range. Kurczę, jest trochę tych nowych kart, także... Zaraz złożymy jakiś fajny deck. I jeszcze dodatkowo mamy fajny quest, że możemy zarobić 1500 golda. Także my szykujemy deczki i zaraz się widzimy. Przygotowaliśmy już trzy deki. Pierwszy dek będzie się składał z Arszerek, Goblinów, Knighta, Tombstona, Hoga, Minionów, Fireballa i... Strzałek. Strzałek. Tak jest, drugi dek natomiast będzie się składał z Goblinów. Taki bardziej spam goblinowy, bo są trzy rodzaje goblinów plus jeszcze chatka. Dlatego jest Fireball, Muszkieterka, Giant, no i Knight. Trzeci deck będzie z Inferno Towerem. Będzie w nim Hog, Inferno Tower, Szkieleton Army, Goblin Baryłka, Strzałki, Knight, Miniony i Arszerki. No właśnie, także zaczynamy może od pierwszego decka z Hogriderem. Ulepszamy coś? Aha, dokładnie. Jeszcze musimy ulepszyć sobie karty. Może na początku te, które nie mamy na drugim poziomie. Pierw zacznijmy od Hogridera, bo nam później zabraknie monety. Mamy tylko 800. Tak. Ogrider pierwszy na poziomie drugim. Dobra. Jeszcze Inferno Tower chyba jest do ulepszenia. Sprawdź. Nie, nie ma Inferno Towera. Dobra, to było coś jeszcze do ulepszenia? Zaraz zobaczę. A, chatka. Chatka była. Chatka. Dokładnie. I zostało nam ile monety? Poczekaj. 700. A jeszcze możemy chatkę podnieść. Podniesiemy chyba jeszcze tą chatkę, co? Dobra. Niech sobie będzie na trzecim. Chatka jest na trzecim. Na razie jej nie podnosimy wyżej. Gobliny z pierwszego na drugi podnieśmy. Spear goblinki za 5. Dobra, jeszcze raz. Tak. Za 20. I jeszcze raz. Jeszcze raz. No, 50 nawet chyba jeszcze raz nam... Tak. Będzie możliwość jeszcze raz? Czekaj. Tak, bo one w sumie będziemy i tak ich używać. Przydadzą się. Dobra, na piąty poziom. Idealnie. Muszkieterkę, poczekaj. Pokaż muszkieterkę. Na trzeci? Za 150? W sumie tak, bo to jest rzadka karta. Można. Akurat będzie... Dostanie nam też 100 ile? 80 golda? 170 golda. No i pokaż pierwszy dek. O! O poziom piąty. No i piąteczka. Poziom piąty, także piąteczka. I możemy ulepszyć jeszcze Arszerki, Miniony albo Thompson, mi się wydaje, że... Arszerki. Aha, już nie mamy pieniędzy na Thompson. Nie, no to czyli Arszerki pierwsze. Tak, akurat 150, dawaj je do góry. No i super. Let's battle Rura. Pierwszy raz chyba gramy na PK Playhouse, nie? Bom, ba, 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 bom. Pop, bop. Pop, bop. Tak, zrobili Gold Rusha teraz. Wow. Wow, ale grubo zaczynają od samego początku. Dobrze. Dobra. Udało się w miarę. I teraz... Poczekaj na chyba eliksir, co? Nie, teraz musi iść kontra Hogridera, mi się wydaje. Póki idą te Arszerki... Trzymaj strzałki.
Tak jest, strzałki są. Dobrze. Dobra, słabiutki, jeszcze ten Hog Rider. Dawaj, strzałku! Okej, udało się. I... Dobra, doszły. Super. Szósty poziom, jak zwykle mamy wyższy. Mhm, na pewno. Dobra. Knajta na knajta chyba, co? Żeby nam ten Tombstone przeżył trochę. Jeszcze Pekka leci. Do lewej odciągniemy. Oj, nie udało się. Troszeczku się nie udało. A gobliny doleciały. No i teraz Hog Rider mi się wydaje znowu. Taki szybki. O kurde, Valkyria. Ale powinien dojść. Raz, dwa, dobrze. Valkyria jest na niego za wolna. Za wolna, dokładnie. Miniony na szybko. Może nie dojdzie do Tombstone'a. Kurde, ta łyczka. Dobra, Valkyria już nie żyje, także git. Chociaż tyle, no i... Arszerki dorzucimy, nie? Patrz, się przerzuciła. Przerzuciła się na te arszerki. Pięknie. Za szybko tego Knighta. Ajajajajaj. Chyba strzałki. Nie, już. Rzuci strzałek, będzie czekał, aż Hog Rider poleci. Tak, to był mój błąd, także... O, jeszcze Knight doszedł, nie wierzę w to. Wyszło na dobre. Na dobre wyszło, dokładnie. Wow, ładnie mu spuszował. I co, standardowo Tombstone, jak mamy eliksir, a jest budynek w zanadrzu, także możemy z nim wyjść. Na spokojnie. Na spokojnie, pewnie. No i co? Double eliksir. Damy Hog Ridera z tyłu. Taka głupia kontra, ale patrz co się będzie działo. Hog Rider, za tym gobliny. On się chyba już poddał, mi się wydaje. I rzucimy na to wszystko Fireballa. I strzałki. Na Skeleton Army. Chyba się poddał, dokładnie. Stwierdził, że już nie ma sensu. Fajnie. Jak nie mógł dojść do wieży. Tak, i drugi Hog Rider, także easy win, fajnie. Fajnie, że tak wyszło, na dzień dobry. I będziemy mieli już complete crown chesta, o ile się nie mylę. No i dobra, ładnie nawet to wyszło. No i mamy 9150, 200 golda. Ale pa, jak golda, się tak? Gold sypie. 200 golda chyba mamy. 191 golda, no. Ładnie. Play... I jeszcze questy. Tak, jeszcze quest, zapomnieliśmy o questie przecież, dokładnie. Okej, okay. Just otwiera crown chesta standardowo. Dobra. Gold. Gemy. Minion horda odblokowana, fajnie. Barbarian hat. Spoko. Knight. I witchka na drugi level. Elegancko, elegancko. Fajny crown chest dzisiaj był. Super crown chest. Co tam w tych questach? No właśnie, co w questach słychać? Wygraj 2 na razy, 2 na 2. Battle. 5 razy. Dobra, to to sobie później zagramy. I zbierz 10 koron. 10 koron. Koron z 1 na 1 Arena Bubbles. Czyli jeszcze tu. Play spell cards. 50 razy. Na 1 na 1. Uuu, to dużo, dużo. I open 10. Chest. 10 Dobra. Skrzynek trzeba otworzyć. To co? Gold Rusha robimy dalej. Jeszcze mamy tu jakieś osiągnięcie. O, 5 Zbieramy gemów. Gemy. Super. A co mamy w sklepie? Jeszcze w sklepie nie byliśmy dzisiaj. Co mamy w sklepie? Mhm, te bosty jakieś? Muszkieterka. O, za 6000. Nie. Nie mamy tyle nawet. Nie mamy tyle nawet. Dobra. To teraz ja drugim deckiem, tak? Tak, niech będziesz drugim deckiem z goblin warełką. Poczekaj, pokaż Knighta szybko. Czy można ulepszyć? Tak, za 400. Ulepszymy chyba go, co? Dobra. Mamy 500, to super. Okej. Okay. Knight na poziomie 6 już. Teraz JJ jedzie, także pokaż skilla. I rura. Bam, bararam, bam. Zoki. Zoki. 18 plus. Tak, 18 plus. Balkan. Bomber z tyłu. Zgasi ci to ładnie. O Jezu, nawet nikt go nie zauważyłam. No. Witchka na pierwszym. Chyba mi się wydaje, że będzie okej. Okay. Giant przed to. I na górę goblin baryłka, moim zdaniem. Peka jeszcze. A to co? Nie szkodzi. Dobra, ta goblin baryłka... Nie, strzałki miał. Ma. Dobra, czekamy. Muszkieterka dojdzie, coś tam spuszuje. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, okay, te gobliny się obronią. Powinny, bynajmniej. Teraz co my mamy? Goblin chatką trzeba wyjść. Chyba Knightem. Tak, ale niech Valkyria wejdzie do nas. Dobra, teraz Knightem ją do lewej. Ech.
muszkieterka, no musi pomóc na tego bombera, na szóstym już jest bomber. I chyba goblin baryłka szybko teraz. Syru. Ale on ma strzałki jeszcze. No to co, ale musi teraz, o, dał muszkieterkę, także miał dwa wyjścia, albo strzałki, albo muszkieterka, no i okej. Okay. 540, chatką tak, chatką moim zdaniem normalnie. I teraz musimy spirki dawać, poczekaj. Co on idzie? Witchka idzie. Ciekawe, czy będzie miał tanka jakiegoś. Jak ktoś, to się zrzuci fireballa na to wszystko, już. A ja wyszedł giantem. Nie bliżej. O. No i co teraz? Witchka się zatrzymała na moście, bo giant źle rzucony. Za szybko. Nie, jeszcze strzałki nam rzucił na to wszystko. Dobra, poradzimy sobie chyba. Tak, knight na witchkę. Bomber oczywiście, z tyłu. Dobrze, te spierki sobie poradziły. I co? I fireballem od razu baduj w tower. A jak? Odda strzałki. Boom! I po wieży. Dobra. Jedna wieża complete. Teraz co dalej? Z drugiej strony chatkę, czy? Nie, cały czas się spamujemy. 40 sekund zostało, także zostajemy z prawej strony, moim zdaniem. I Gianta czekamy na eliksir. Witchka dojdzie do nas? Nie, ale Gianta gdzieś tutaj. No, muszkieterka, później Gianta przed. I chyba fireballem na to, co? Idę w bombera od razu i w witchkę. Tak, idealnie w most. Boom! I już gościu nie będzie miał szans żadnych. Dobra. Spamerzy trochę teraz jesteśmy. No, dosyłamy goblinki i gościu po prostu nie ma siły przebicia, żeby przejść. Gdyby to dobrze rozegrał ze strzałkami, to jeszcze może by się udało. Ale tak, goblin baryłkę jeszcze rzuć daleko. I już, także nawet szkieleton armii nie jest nam straszny. No i gitara, GG. Także dwa deki na razie się spisały, nie były najgorsze. I jeszcze Golden Chest wpadł. Golden Chest i bonusowe 41 golda. Możesz go od razu odblokować chyba. Golden Chest pierwszy, nie, niech idzie. Dobra, trzeci dek do testowania jest Hograderem, Inferno Towerem, Goblin Baryłką, czyli z dwiema nowymi kartami. Nie jest ciężki, bo jest tylko 3-4 eliksiru. Mhm. A na miniony nas jeszcze nie stać, żeby ulepszyć. 3-4. Dobra, zobaczymy, czy uda nam się zaskoczyć kolejnego gracza. Bam, bararam, bam, Gold Rush. Sombras 2. A tak, brutal. Kurde, spamer pewnie już się zapowiada. Dobra, mamy Inferno Towera na tego, na te barbariansy. Jeszcze ma kanon. Kanona ma, czyli z tamtej strony nie przejdziemy Hograderem zbytnio. Ewentualnie z prawej mamy Hograder, Goblin, Baryłka, ale nie wiem, czy się obronimy. Na razie chyba... A, dobra, ryzykujemy. Mamy teraz Arszerki na Dragona. Zobaczymy, co to wyjdzie. Ma pekę. Ma pekę jeszcze. No, w miarę ten push wyszedł, 700 mu zostało. Bo szkieleton armii na pekę trzeba rzucić. Tak, szkieleton armii i jeszcze połowa szkieleton armii sobie przejdzie na Barbariansa. O, połowa, dwójka. Walkiria. Jedna z silniejszych kart jak na razie tutaj, w tym Clash Royale'u. Na tym poziomie oczywiście. O, szkieletonki sobie ładnie doszły jeszcze. No i super. I co, chatka mu się kończy, rakietę rzucił. Ja bym jak rzucił teraz Hograidera szybko, to będzie miał po wieży pewnie. To wszystko skontruję sobie strzałkami. Już lecą. Aj, kanon rzucił, dobra. Dobrze. Knight, Knight, dawaj Barbarian, stój! Dobrze. W ostatniej chwili, 30 na wieży. 30 to strzałkami. Tam tylko na strzałki jest gaszony. Bomber Tower, no dziwny ma gościu deck. Bardzo dziwny moim zdaniem. Co jeszcze? Czekamy na eliksir teraz, nie? Nie ma sensu się wyrywać. Ciekawe, z czym on nas teraz zaatakuje. Chatkę mi się wydaje, gdzieś postawi. Ja od prawej trochę dałem stronę ten Inferno Tower. Średnio, ale dobra. Postawił chatkę. Tak, rzucimy za chatkę Goblin Baryłkę, żeby mu ją troszeczkę spuszować. Wyjdziemy sobie arszerkami na spokojnie. Chatka. Dostała, pół życia straciła. Eka leci, dorzućmy też szkieleton armii. Knighta? Albo nie, bo on zaraz jeszcze o. Rakietę właśnie. Rakietę. Powiem tak, miniony. Knight do prawej, żeby to wszystko ściągnąć. Inferno Tower. Tak, teraz się bronimy. Mamy jedno zwycięstwo na pewno. Strzałki mamy już nawet załadowane. Jeszcze witchkę ma.
Arszerki. Mhm. Arszerki. Łyczka jest, szkieleton armii bardzo słabo spuszuje. Knight. Knight przed to wszystko. Strzałki od razu w dwa towery niech uderzą. Bo już zostało tylko 30 życia, także nic nie szkodzi, że aktywuje Kinga. Ten się obstawił tam z drugiej strony budynkami. A ja mu Inferno Tower na środek postawię. No i good game. No, całe szczęście, że to nie był spammer, bo pewnie by było o wiele, wiele ciężej, bo nie mamy żadnego budynku oprócz Inferno Towera. Takiego, z którego by no szybciej atak po prostu zadawał na te słabsze jednostki. Inferno Tower, wiadomo, musi się rozpędzić, żeby atak zadawał. Chcieliśmy sprawdzić, jak się sprawdzi taki deck z goblinami, barbariansami, muszkieterką, łyczką, minionami, goblin chatką, szkieleton armii i goblin baryłką. Czyli, zobaczymy, co to będzie. Czyli taki deck, powiem wam, no prawie podchodzący pod spamerski, bo dużo jest jednostek, jak to można powiedzieć, wieloosobowych. Możemy jeszcze sobie barbariansów ulepszyć i łyczkę. Na łyczkę nie mamy na razie kwitu. Ale barbariansy możemy za 5. Tak, za 5, to wiesz, dopiero drugi poziom, to jest common card, także... Jeszcze raz. Tak? Tak, 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 normalnie ulepszamy je aż do końca naszej monety. 50 jeszcze, okej. Okay. Jeszcze raz? Nie mamy już. Nie, już nie mamy, a chatkę też nie mamy. Tutaj już nic nie ulepszamy, dobra. No to leci z rozgrywką. Mam nadzieję, że się uda na 3, czyli trochę tego golda wpadnie, jeszcze karty sobie jakieś podniesiemy do góry. No i gold rush, także lecimy. Co, chyba chatką pierw wyjdziemy na początek? Myślę, że tak. Okay. Może być z lewej, z prawej, jak tam chcesz. Zobaczymy, jak gościu sobie wybierze. Jakiś ryżojad. Dragon. Dragonik. Fireball, czyli nam chatkę chce rozwalić, bo wie, że co go czeka. Chyba goblin baryłka, co? Taki spam. Goblin baryłka, witchka, no spoko. Już rzucaj, mi się wydaje. O! Dobra, ładnie to witchka zdjęła, super. Fajnie. Wyszło. Idzie dalej, śmiało. I co, muszkieterkę może dorzuć już, co? Albo nie. Nie, na spokojnie, żeby... Myślałem, że strzałek nie odda, tak. Ale by... ładnie spuszowała tą wieżę. Bardzo ładnie. Teraz... co, chyba standardowo to samo, tylko może nie, z tej samej strony. Muszkieterka na dragona, ma więcej życia, dokładnie. Tower też nas już go bije, także gitara. Gościu, ścieka się. Gościu zagotowany. I co? Gdzie on tam uderzył tym fireballem? Nie wiem, to był fireball błagający o litość, moim zdaniem. Barbariansu chyba na Knighta, co? Barbariansów. Tutaj miniony. Minionki? No, mogą być też minionki. No i co? Goblin baryłka chyba. I goblin baryłka. I to będzie, mi się wydaje, win na 3. Barbariansy. Silna jednostka, strzałki mnie straszne, pięknie. 30 golda wpadło, teraz puszują nam wieżę. Szkieleton armii oddał. Co? Łyczkę na szkieleton armii, nie? Czy drugą? A dawaj, chatkę drugą. Jak już spamujemy, to spamujmy do końca. I co? Dragon. Muszkieterka do prawej, tak, standardzie. No i spoko. Dragon na pyrkę przyjął. Dobra, Witchka. Teraz... Witchka, barbariansi. Byśmy chcieli coś takiego zrobić. I barbariansów mają dużo życia. On tylko poczekam na eliksir, nie? Strzałki już oddał, czyli super. Jeszcze ma fireballa, nie? No, tak, ale szkieleton armii rzuć i goblin baryłkę na górę. Załóż mu na łeb goblin baryłkę i będzie koniec typa. Good luck, jeszcze mu wyślij na koniec. Jeszcze jedne gobliny dorzucę. Aha. O, fireballem zdjął, ładnie. Ładnie, ładnie, zdążył mu się fireball przyładować. No, już cały czas go pushujemy. Łyczka, miniony. Spoko, łyczka się obroni, bo ona ma mega push na szkieleton armii. Ma ten obszerny spell, którym rzuca, także jest spoko. Mi się wydaje, że może to się udać. Goblin baryłka doszła. 900. Oj. Już chyba nie da. Szkoda, ale było blisko na 3 koronki. Mi się wydaje, że ten deck lepiej się sprawdził niż... Też ma dużo kart takich kontrujących, nie? Szkieleton armii, gobliny, tak, dragon. Tak, przede wszystkim dragon. No, okej. Także przetestowaliśmy sobie 4 różne deki dzisiaj. Co, dobijamy chyba do Crown Chesta, robimy jeszcze opening, nie? A tak. No dobra. Dobrze, to ja jeszcze polecę z walką. Battle.
Ten deck będzie lepszy niż ten chyba z Hog Riderem i Inferno Towerem. Tak wydaje, no. Bo na razie Inferno Tower jest na samym poziomie. Hog Rider też jest jeszcze na samym poziomie. Wow, ale szybko ruszył. I nie mam co dać, ty. Miniony! Nie ma sensu. Dragon na pierwszym. Myślałem, że będzie gorzej. No i patrz, teraz ładnie. Mamy chatkę i witchkę. On ma witchkę też. Nie wiem, czy barbariansów dać, czy łyżka je spuszuje za mocno. Dobra, spróbujemy. Widzisz, oni od razu atakują cztery barbariansy na raz, nie? Tak. Dobra, muszkieterka nam to zdejmie, bo łyżkę bije, no. Szkoda. Szkoda bardzo. I teraz doda dragona pewnie gościu. Mam muszkieterkę już na środeczku. O. Cyk. Wow, uderzyła w... Jeszcze ma lightninga. Jeszcze lightninga. Dobra, zaskoczymy go goblin baryłką. Uuu, miniony. Ale goblin baryłka ładnie skosztowała. No, myślałem, że nie dojdą te miniony nasze. Jeszcze miniony, ale doszły. Dojdą. Pięknie, no. Dragon, to łyczka. Łyczka, ale nie chyba dragon. A dobra, niech atakuje łyczkę. Dobra, damy spear goblinki z przodu za dragonem. Niech biegną szybko. Coś na pewno trafią zawsze, ustrzelą. Jeszcze jest peka. Szkieleton armii Witchka jest spoko, combo, tylko żeby te... No, dobrze, że wyprzedziły, bo myślałem, że nie wyprzedzą. No i będzie miał prawdopodobnie mordeczka po wieży. No, mega push. Wow. Jeszcze sobie Witchka poatakuje Walkirię delikatnie. Tak, gdyby nie Tower, on to jeszcze może by ta Witchka nawet przeżyła. Patrz, co się stało. Muszkieterka, o kurde, balon. Balona ma, miniona. Nie, szybko odciągniemy tego balona. Lewo, balon, chodź. Dobrze, udało się. Super, bomba, minionki, no i gitara. I co teraz? Fajnie by było wyjść jeszcze z barbariansami. O, już ma po łyczce. No i nie ma łyczki. Damy tak, barbariansi. Łyczka. Szkieleton armii, goblin baryłka. Nie, goblin baryłka. Bo już tower bije barbariansów, to czyli ten goblin barrel będzie... I jeszcze dragon, nie? Aj, no... Tak sobie zaatakował ten Goblin Barrel. Myślałem, że mocniej. Teraz balona pewnie da. Dlatego wyjdę sobie z minionami. Nie dał balona. Odpuścił jednak balona. Wariat. Muszkieterkę od tyłu. Niech atakuje. Lightning nie będzie nas układał. Ten Lightning na razie też chyba ma na pierwszym poziomie, także słabo. No i taki powinien... Push. Przejść? No, słabiutko. Ciężko na razie jest wygrać na trzy koronki tutaj. No, ze słabymi kartami tak naprawdę, nie? Bo w miarę dobrze się bronią, także... GG kolejny, chyba najlepszy deck będzie z dzisiejszych też decków testowanych. Wydaje, że jest w porządku. Mamy troszeczkę tych epików. O! I jedna Przede wszystkim szybko się karty ładują, nie? Tak jest. Jest czym się bronić. Jak widzicie, skończyliśmy już questa i mamy do otworzenia Crown Chesta, także sprawdzamy, co tu mamy. Pierw questik, nie? Collect. O, 20 gemów, super. I jeszcze jeden. Tak. Za to mamy co? Ileś tam golda i... Punkty do Magical Chesta, tak. I jeszcze mamy do otworzenia 10 chestów, ale to nie dzisiaj. Tak, to nie dzisiaj. No i otwieramy... Crown Cześcik. Może jakiś epic spadnie w końcu. Gold. Gemy. Kanon. Znowu. Ile tych kanonów w dzisiejszym odcinku? Dużo knightów teraz. 26? No i dawajcie epika jakiegoś. Yes. No freeze. I odblokowaliśmy Freeza. No. Spoko, fajnie. Balon Freeze. Spoko deck. Pamiętam, kiedyś grałem, także w następnym odcinku mi się wydaje, że będzie Balon Freeze i Hog Rider Freeze. Coś takiego. Wszystko sprawdzimy. No, okej. Okay. No to mi się wydaje, że w tym odcinku to by było na tyle, mordeczki. Pamiętajcie, jeżeli wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. No, a my się widzimy już w kolejnym odcinku z No Gems Rush, także trzymajcie się, pozdrawiamy, cześć. Hej.